Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny po stronie prawdy. Dzisiaj jesteśmy w województwie małopolskim, a konkretnie w Naramie. Witają się z Państwem Adam Ślusarski, Gabriela Schroeder. Temat dzisiejszego spotkania: samorząd swawoli w szkołach. Czy tak rzeczywiście jest? O tym sami się Państwo przekonacie. Zapraszamy Państwa na nasz program, aby dowiedzieć się, jak wygląda edukacja w gminie Iwanowice. A naszym pierwszym rozmówcą jest pan Krzysztof Zadora, dyrektor prowadzący publiczną szkołę podstawową imienia świętej Jadwigi Królowej w Naramie i również publiczne gimnazjum świętej Jadwigi w Naramie. Panie dyrektorze, spory i konflikty wokół szkół w gminie Iwanowice trwają już od dłuższego czasu. Na czym ta tak zwana rewolucja, można powiedzieć, oświatowa w waszej gminie polega? Pani redaktor, szanowni państwo, władze gminne zlikwidowały szkoły samorządowe do jednej podstawowej i jednego gimnazjum, ponieważ wojewoda i kurator zablokowali likwidację całkowitą wszystkich szkół samorządowych. Koncepcja władz gminnych polega na tym, aby uzyskać maksimum oszczędności na oświacie czy na szkołach w gminie. Polega na tym, że jeżeli nie będzie gmina posiadała żadnej szkoły samorządowej, będzie wtedy otrzymywać subwencję oświatową z centrum, czy z Warszawy, i będzie tą subwencję rozdzielała na szkoły niesamorządowe, czyli nie dopłaca ani złotówki. No, manewr ten się nie udał, ponieważ wojewoda, kurator stanęli na stanowisku, że należy przynajmniej po jednej szkole danego typu zostawić, i tak się stało. Funkcjonuje w tej chwili w Iwanowicach jedna podstawowa szkoła samorządowa i jedno samorządowe gimnazjum. Szkoła, przed którą się znajdujemy, to jest szkoła w Naramie, która funkcjonuje 11 rok jako szkoła niesamorządowa, prowadzona i założona przeze mnie, szkoła podstawowa, jak również gimnazjum. Na bazie zlikwidowanej szkoły 10 lat temu, która tu funkcjonowała przez 80 lat. Nowy obiekt, który tutaj powstał już wtedy, kiedy ja prowadziłem tą szkołę, w 2006 roku. W 2014 w tej szkole została dobudowana sala gimnastyczna przy zaangażowaniu funduszy europejskich, głównie staraniem prowadzącego, jak również rodziców i samorządu lokalnego, wiejskiego, który do tego dążyło. Niestety nie mieliśmy poparcia wystarczającego ze strony Urzędu Gminy w Iwanowicach, więc niejako wbrew gminie został dokończony ten obiekt, który teraz widzimy tu, gdzie mieści się gimnazjum, i została oddana sala gimnastyczna przy znacznym udziale środków unijnych. Także ze strony Urzędu Gminy są oczekiwania do szkół naszych, tych niesamorządowych, tylko i wyłącznie pod kątem maksymalnej oszczędności. Dochodzi do tego, że wójt żąda od nas, abyśmy na koniec roku przy rozliczeniach oddawali pieniądze, które mamy rzekomo zaoszczędzić na szkołach. Na szkołach można zaoszczędzić, obniżając wynagrodzenie nauczycielom, obniżając wynagrodzenie dyrektorom prowadzącym, lub nie kupując pomocy, obcinając zajęcia dodatkowe. Czyli również zaoszczędzić na dzieciach. Oczywiście, no głównie szkoły to są koszty 70%, 60%, zależy w której szkole sięgają koszty wynagrodzeń nauczycieli, natomiast reszta to jest utrzymanie, baza, i w naszym przypadku te pieniądze, które otrzymujemy, nam wystarczają na maksymalne zaangażowanie w to, co rodzice oczekują. Wszystkie zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań, które rodzice sobie życzą i dzieci chcą, są chętni, żeby je prowadzić, to prowadzimy. Po prostu nie oszczędzamy na dzieciach. To się władzom gminnym nie podoba. Władze chcą wymusić za wszelką cenę oszczędności. No i ostatni problem, zresztą tu się przewija już od roku, polega na tym, że władza samorządowa, nie mogąc sobie poradzić z problemami właśnie tych szkół, że nie chcą oszczędzać. Te szkoły takie jak w Naramie, w Poskwitowie czy w Damicach, które działają już od 10 lat i są na tyle samodzielne i już zahartowane w tym działaniu, że sobie radzą.
gmina chce wymusić, nie może tych szkół zlikwidować, bo nie są to ich szkoły samorządowe, nie ma wpływu na kadrę, na to, co się w tych szkołach dzieje. Jedyny sposób to jest właśnie to, że użyczyła nam przed 10 laty obiekty, budynki konkretnie, które były w stanie też nie takim jak obecnie. Wspomniałem, to są ostatnie lata, kiedy te budynki tak wspaniale wyglądają. Były to, ja przejmowałem szkołę, to był budynek stary, ten właśnie 80-letni, który w 22 roku właściwie zaczął powstawać. Potem się troszkę szkoła rozbudowała, ale ciągle to było nie na miarę oczekiwań mieszkańców i moich ambicji jako dyrektora tej szkoły. Budynek istniał w rozbudowie, który gmina nie była w stanie zakończyć. W związku z tym nie było żadnej perspektywy z punktu widzenia gminy, żeby szkoła samorządowa tu funkcjonowała. Dlatego, tak jak wspomniałem wcześniej, 10 lat temu zlikwidowano tą szkołę. Ja otworzyłem tą szkołę na bazie tych budynków, które były, i w tym czasie powstało to nowe skrzydło. No, mieliśmy szczęście i oczywiście zaangażowanie rodziców i moje osobiste, żeby do tego dążyć. Udało nam się to skrzydło wykończyć. Salę, tak jak wspomniałem, mamy teraz wspaniałą bazę, warunki, wykwalifikowanych nauczycieli, dzieci są zadowolone, mają mnóstwo zajęć dodatkowych, rodzice też zapisują dzieci. Teraz jest to obecnie największa gmina, największa szkoła niesamorządowa w gminie, to jest właśnie w Naramie. Z tej racji, że dzieci tutaj widzą rodzice, szkoła wspaniale funkcjonuje, osiąga wspaniałe wyniki, więc przychodzą, tu zapisują. Nawet do drugiej klasy, do trzeciej gimnazjum zdarza się, że przychodzą rodzice i zapisują dziecko z różnych powodów. No to, że w szkole, gdzie do tej pory było na przykład była przemoc, jakieś nieporozumienia z kolegami. U nas w szkole jest bezpiecznie, przytulnie, atmosfera rodzinna, małe klasy, wyposażenie i dzieci osiągają wspaniałe wyniki na egzaminach. Tak jak powiedziałem, władze gminne to niespecjalnie interesuje nasze wyniki, interesują ich tylko i wyłącznie oszczędności. I tak jak powiedziałem, nie mogą zaoszczędzić niejako według prawa, to próbują pozaprawnych działań. Wypowiedział nam wójt umowę użyczenia obiektu i po prostu tym nas, muszę użyć tego słowa, szantażuje, że nową umowę nam nie przedstawi do czasu, kiedy nie zdeklarujemy oszczędności, nie zaciągniemy pasa, nie ograniczymy zajęć dla dzieci, że będziemy po prostu zwracać pieniądze jako niewykorzystane, czyli ja bym musiał stwierdzić, że na tyle nieudolnie gospodarowałem w szkole, że nie miałem na co wydać pieniądze i po prostu oddać gminie. I wtedy gmina te pieniądze odzyska i o to władzą chodzi. Natomiast ja nie zarządzam gminą, tylko szkołą i dla mnie jest ważne, żeby warunki w szkole były dobre, żebyśmy nie oszczędzali na dzieciach, na pensjach nauczycieli, tylko żeby była ekonomicznie prowadzona właściwa gospodarka w szkole. Natomiast wójt, skoro dba o gminę, o jej finanse, powinien pozyskiwać finanse poza gminą, a nie na tych szkołach, które zostały zlikwidowane, odrodziły się niejako od zera i teraz wspaniale funkcjonują. To oczywiście budzi pewną zawiść, zazdrość ze strony władz, że to oni się do tego nie przyczynili, a wręcz przeciwnie, nawet przeszkadzali. Dziękuję bardzo. Czy trzy szkoły w Damicach, Naramie i Poskwitowie znikną z mapy oświatowej tej gminy? Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami. Szanowni Państwo, to w wyborach wybieramy tych, którzy będą zarządzać dobrem wspólnym, w tym przypadku w tej gminie, i powierza się tym osobom dobro wspólne wszystkich członków danej wspólnoty samorządowej. W tym przypadku mieszkańcy, nauczyciele, rodzice mówią o tym, że jest to swego rodzaju swawola. Czy tak rzeczywiście jest? O tym z panią Anną Rerak, dyrektorem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum imienia św. Franciszka Asyżu w Poskwitowie. Pani dyrektor, już byliśmy u was z kamerą.
kamerami w waszej szkole. Wiemy, jakie macie osiągnięcia. Jakich argumentów by pani użyła na poparcie tej tezy, że jest to samowola samorządowa? Tak, zgodnie z tym, co powiedział pan Zadora, nasze szkoły, szkoła w Poskwitowie, w Damicach, w Naramie funkcjonują jako szkoły niesamorządowe od 10 lat. W ubiegłym roku pan wójt wypowiedział nam umowy użyczenia budynków, co według nas nie jest do końca zgodne z prawem, ponieważ są to szkoły publiczne, działające właśnie już tak długi okres czasu i powinien jako władza gminna zapewnić też dzieciom z tych miejscowości możliwość uczęszczenia do szkół, bazę lokalową po prostu, żeby te dzieci posiadały. Więc te działania pana wójta no nie do końca tutaj są według nas zgodne właśnie z prawem. Kolejna sprawa to jest właśnie to, że pan wójt stara się zmienić organy prowadzące tych szkół. Tych trzech szkołach właśnie, co też nie do końca chyba jest zgodne z tym, co my wiemy, że no nie może też, on nie ma mocy sprawczej cofnąć zezwolenia na prowadzenie tym organom, które założyły te szkoły, a do tego chce doprowadzić. Zresztą taka informacja wczoraj pojawiła się na stronie Urzędu Gminy, że będą nowe organy prowadzące w tych szkołach. Kolejna sprawa to jest fakt, że pan wójt twierdzi, że organy prowadzące właśnie z tych trzech szkół nie podpisały nowych umów użyczenia. I to z ich winy. Natomiast prawda jest taka, że panowie wyrazili chęć negocjacji, rozmów merytorycznych na temat nowych umów, natomiast projekty tych umów nie zostały im przedstawione przez pana wójta, przez Urząd Gminy. W związku z tym no, nie było też możliwości ani rozmowy, ani podpisania czegokolwiek. Inną kwestią jest właśnie, że czym pan wójt argumentuje to, że te osoby prowadzące szkoły no, powinny jakby przestać być organami prowadzącymi te szkoły, gdyż uważa, że w tych szkołach no, zarządzanie, zwłaszcza finansami, jest nieprawidłowe. Natomiast według stanu prawnego i faktycznego na dzień dzisiejszy nie ma żadnej opinii wiążącej, nie ma żadnej decyzji administracyjnej pana wójta, która by stwierdzała te nieprawidłowości, natomiast prawomocnej decyzji, tak? Natomiast decyzja, która była wydana jeszcze przez poprzedniego pana wójta w przypadku na przykład naszej szkoły, została uchylona przez drugą instancję i jako właśnie niezgodna z prawem. Chciałabym jeszcze też nadmienić, że no zaczynamy się zastanawiać właśnie, czy pan wójt podejmując takie działania w stosunku do naszych szkół bierze pod uwagę dobro naszych dzieci, które chodzą do tych szkół, dobro rodziców, którzy są bardzo związani z tymi szkołami. Tak jak mówił pan Zadora, my mamy bardzo dużo uczniów. Rodzice z wielu miejscowości pobocznych przywożą do nas dzieci, bo uważają, że nasze szkoły pracują bardzo dobrze, stwarzamy im dobrą atmosferę i wysokie możliwości osiągania wysokich wyników w nauce. Dlatego zachodzi pytanie, dlaczego takie działania są podejmowane, żeby to wszystko zniszczyć. Żeby zniszczyć 10 lat naszych tutaj tych dwóch szkół pracy, jeżeli chodzi o Damice, to jest 8 rok ich funkcjonowania, ciężkiej pracy, na którą złożyła się i praca nauczycieli, praca organów prowadzących, zaangażowanie niesamowite rodziców w to, żeby te szkoły mogły dalej funkcjonować. No i teraz wydaje nam się z punktu widzenia nas, mogę tutaj reprezentować nauczycieli, jako rodzic też mogę się wypowiadać, że no nie chcemy i nie możemy pozwolić, nie dopuścić do tego, żeby to udało się właśnie zniweczyć, ten cały trud. Pani dyrektor, no trudno wypowiadać się za pana wójta, którego tutaj nie ma, niestety nie przybył na nasz program i na spotkanie z wami. Natomiast czy pan wójt rozróżnia, czym jest budynek, a czym jest szkoła? Bo jeśli chce i uważa, że nie macie racji bytu, ponieważ on ma prawo wypowiedzieć wam użyczenie tego lokalu, no to w takim wypadku to szkoła to jest tylko cegła, pustak i okna? Ławki, czy też szkoła to coś więcej? No wydawałoby się właśnie, że po poczynaniach pana wójta, że chyba nie rozróżnia tego, że szkoła to właśnie jest cała instytucja i nie tylko w budynku rzecz, tylko w tym, co się tam dzieje, jak pracują wszyscy, cały zespół ludzi. Dziękuję. Wrócimy jeszcze do rozmowy. Mówiła pani Anna Rerak, dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Świętego Franciszka z Asyżu w Poskwitowie. Jak proszę państwa widać, jest dość liczna opozycja względem decyzji pana wójta, a my zapraszamy państwa, aby zostać z nami, by poznać kolejne ciekawe aspekty tej sprawy. Z
spory i konflikty, które mają miejsce wokół tych trzech szkół, o których dzisiaj rozmawiamy, budzą bardzo wiele emocji wśród rodziców, którzy również przybyli bardzo licznie na nasz dzisiejszy program. Jest z nami m.in. pan Gwidon Winiarski z Naramy, jest pan rodzicem, którego dziecko uczęszcza do tej szkoły, dwoje dzieci uczęszcza do tej szkoły. Jak pan patrzy na tą całą sytuację, która ma miejsce właśnie wokół waszej szkoły? No, pierwsza sprawa to jest taka, że rodzice zostali zupełnie wykluczeni z rozmowy. Tutaj mamy, znaczy w sumie jest tak naprawdę monolog pana wójta. On narzuca całą narrację. Były spotkania wiejskie. Na tych spotkaniach on po prostu przedstawiał argumenty, które ciężko jest podważyć, jak się nie siedzi, że tak powiem, w tematyce szkolnej. Natomiast no, podstawowa sprawa jest taka, że wszystko, co wójt proponuje, to są działania takie bardzo krótkowzroczne. Powodem, czy tam pretekstem do tego, żeby wypowiedzieć te umowy użyczenia szkół, było to, że chce ujednolicić umowy z takimi szkołami, które zostały przekształcone w tym roku na wiosnę i zaproponował naszym dyrektorom umowy na okres 2 lat. No, ja sobie nie wyobrażam, jak można funkcjonować w takiej organizacji jak szkoła z perspektywą 2 lat. To oznacza tylko taki czas wyczekiwania, co będzie za 2 lata. Nikt się nie będzie angażował, nie będzie angażował ani środków finansowych, ani jakiejś pracy. W gruncie rzeczy oznacza to również to, że nauczyciele, którzy byli do tej pory zatrudnieni na umowy o pracę, zostają zatrudnieni teraz na umowy śmieciowe, w najlepszym okresie na okres 1 roku. To wszystko stwarza taką atmosferę, że ja odbieram to w ten sposób, że moje dziecko będzie tak jak gdyby przetrzymywane na okres 2 lat w takim stanie niepewności. Nikt nie będzie się chciał angażować, a moje dzieci nie mają czasu. Te 2 lata to będą 2 lata dla nich być może stracone. Nie będzie takiej możliwości, żeby one wykorzystały swój cały potencjał, bo nikt nie będzie angażował się w tą pracę na całość. Tylko na tyle, na ile będzie musiał na te 2 lata. A moje dzieci nie będą 2 razy chodzić do klasy 2, 3 czy do 3 i 4, tak? Tylko będą miały te 2 lata. I ja oczekuję, żeby były stworzone takie warunki funkcjonowania szkół, żeby ludzie, którzy tu pracują, wszyscy naokoło w gminie i rodzice pracowali tak, jakby to była inwestycja wieloletnia. Nie da się zorganizować szkoły dobrze, jeżeli ona będzie miała działać tylko przez 2 lata. Tym bardziej, że no, pan wójt chce, żeby te szkoły poprowadził ktoś inny, nie obecnie prowadzący te szkoły. Nie wyobrażam sobie tego, jak ktoś przychodzący z zewnątrz, nie mający żadnej pewności, czy za 2 lata będzie znów pracował, jest w stanie dobrze poprowadzić szkołę. To jest w mojej opinii niemożliwe po prostu. Taka sytuacja doprowadzi do tego, że będziemy mieć dzieci, które nie wykorzystają swoich możliwości. I to jest moja główna, jak gdyby, linia zarzutów w stosunku do pana wójta, że nie liczy się z moimi dziećmi. Nie liczy się z ich możliwościami, nie liczy się z tym, że one nie będą miały tych 2 następnych lat. To, że pan wójt będzie wybrany na następnych wyborach, to być może. To będą jego następne lata. Moje dzieci tu się uczą, tu zdobywają doświadczenia. To jest baza, na której oni będą budować całe swoje przyszłe życie. I nie wyobrażam sobie, żeby ktoś zmarnował moim dzieciom te 2 lata. A potem nie wiadomo, bo być może pan wójt wymyśli umowę z kolei tylko na rok. Kto wie? Nie wiemy. Pan wójt z nami w ogóle nie rozmawia, dopiero... No właśnie chciałam spytać, czy były jakiekolwiek konsultacje społeczne z rodzicami, czy pan wójt rozmawiał z wami, przedstawiał jakieś propozycje, czy wy mogliście też wypowiedzieć swoje zdanie na ten temat? No niestety były takie spotkania, natomiast delikatnie mówiąc, charakter pana wójta nie powoduje tego, że te spotkania kończą się czymkolwiek konkretnym, raczej tylko głośną rozmową, tak to nazwijmy w cudzysłowie. I tak naprawdę w zeszłym tygodniu skierowaliśmy do wójta, do Rady Gminy pisma z prośbą o wyjaśnienia. Wyjaśnień żeśmy nie dostali, natomiast na dzień jutrzejszy zostaliśmy zaproszeni jako tam przedstawiciele Rady Rodziców na takie spotkanie Komisji Edukacji Rady Gminy.
nie wiem, czy to ktokolwiek zmieni, skoro już są projekty uchwał dotyczących tego, jak będzie zorganizowana edukacja w naszej gminie od września tego roku. No, prawdę powiedziawszy, czytając tak literalnie te projekty uchwał, no to w Naramie nie ma szkoły podstawowej, w Poskitowie nie ma szkoły podstawowej, w Damicach nie ma szkoły Poskitowej. Wszystko jest przypisane do szkoły w Iwanowicach. Generalnie jest likwidowane tylko i wyłącznie, jest zupełnie likwidowane gimnazjum w Poskitowie. Natomiast gimnazjum nasze jest przypisane, jesteśmy przypisani do gimnazjum w Grzegorzowicach. Dla Państwa informacji, to jest mniej więcej 15 kilometrów od nas. Prawdopodobnie pan wójt chce tutaj zrobić filię tego gimnazjum w Grzegorzowicach, natomiast organizuje rok szkolny, tak naprawdę nie mając szkół, bo gdyby wszystkie nasze dzieci chciały pójść do szkoły w Iwanowicach, no to klasy by miały po 50 osób prawdopodobnie. Klas by zabrakło, no nie wiem, co sobie wyobrażam, po prostu nie ma w ogóle w tej chwili przygotowanego planu, jak ta edukacja ma działać. Najważniejsze jest to, żeby wyrzucić tych prowadzących obecnie szkoły, wprowadzić tutaj swoich ludzi, którzy, no nie wiem, jakoś w sposób, nie wiem jaki, przymuszeni, zobowiążą się oddawać pieniądze niewykorzystane na szkołę do gminy. No taki jest pan wójta. No, zdemolował edukację w naszej gminie. Znaczy, próbuje zdemolować, ale mu nie pozwolimy. No tak będzie, no. Wiemy, że szkoła na wsi czy w małych miejscowościach to jest też takie serce tej miejscowości, gdzie też społeczność lokalna może się spotkać, to też życie kulturalne. Czy tego też wam zabraknie, jeżeli te szkoły będą zlikwidowane? Znaczy, ja rozmawiałem z panem Rosą. Pan Rosa to jest szef Rady Gminy tutaj. On twierdzi, że podstawówka oczywiście u nas będzie i tak dalej. No, ja mówię, czytając literalnie projekt uchwały, to podstawówki nie mamy. No, powiedzmy, że ona będzie. Ale rzeczywiście, że szkoła w takich miejscowościach, oprócz kościoła, który jest tutaj naprzeciwko, i klubu sportowego, który powstał niedawno, to jest ośrodek życia w takiej miejscowości. Tutaj naprawdę przy szkołach się bardzo dużo dzieje i przy naszej, no i przy Poskitowie, tu pan Znamierowski, to jest, że tak powiem, duch sprawczy wielu, wielu inicjatyw u niego w szkole i w ogóle w gminie. Niesamowity człowiek. I dlaczego takich ludzi się odsuwa od tego, co tworzyli? Przecież poświęcili na to 10 lat swojego życia. To, że w tej chwili gmina ma kłopoty finansowe, nie wynika z tego, że tutaj ci nauczyciele, ci prowadzący dobrze prowadzą szkoły. Oszczędności można robić. Ja się pytam, gdzie pan wójt szuka przychodów do gminy? Bo myślę, że można by było je spokojnie znaleźć, skoro u nas w miejscowości zameldowanych jest 800 osób, a mieszka prawdopodobnie około 1300. Może w zamian za to czekają na was w miejscowości jakieś duże inwestycje? Może pani coś słyszała, bo my nie. My się nie możemy doprosić chodniku, albo takiego kawałka tutaj do szkoły bliżej. Także to może państwo jako reporterzy dowiedzieli się czegoś, ale nie wiem, no trzeba było zapytać ludzi, ale chyba nie bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rozmawiamy dzisiaj o bardzo ważnej sprawie, bo o sprawie oświaty. Dlatego zostańcie Państwo z nami, za chwilę dalszy ciąg programu. Kontynuujemy nasze rozmowy. Pan Michał Znamierowski, dyrektor prowadzący szkoły podstawowej i gimnazjum imienia Świętego Franciszka z Asyżu w Poskwitowie. Panie dyrektorze, co takiego u was się dzieje w gminie, jeśli chodzi o tak zwaną siatkę edukacyjną? Czy to jest tak, że może wójt tę siatkę dowolnie kształtować i czy ona jest u was zmieniana, czy też nie? No i jaki wpływ ma na to również inne instytucje, jakie mają na to wpływ? Oczywiście odpowiedzialny za oświatę w gminie jest samorząd, w tym organ wykonawczy, pan wójt. Natomiast pan wójt jest zobowiązany do działania zgodnie z prawem i w ramach prawa. Uchwały intencyjne, o których mówił zarówno pan Zadora, dyrektor Zadora, jak i pan Gwidon, powinny być zaopiniowane przez pana kuratora.
Od 23 stycznia tego roku nowelizacja ustawy o systemie oświaty mówi, że ta opinia jest wiążąca. Poza tym no, zlikwidować szkołę, na przykład wspomniane tu nasze gimnazjum w Poskwicowie, można pod pewnymi warunkami. To likwidacja to też zmiana siatki szkół. To prawda, że w uchwałach intencyjnych brak szkół podstawowych, brak gimnazjum, przejmują je jak gdyby obwody szkół sąsiednich, niedawno samorządowych, od 4-5 miesięcy prowadzonych przez osoby fizyczne i przez osoby fizyczne w tym wypadku tylko. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że no, muszą być jakieś przesłanki, żeby szkołę zlikwidować. Takimi przesłankami może być dwukrotna zła ocena nadzoru pedagogicznego, kuratora z artykułu, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, 34 ustawy o systemie oświaty. Nasze dwukrotne ewaluacje przebiegały bardzo korzystnie dla nas i otrzymaliśmy oceny wysokie i bardzo wysokie. Oprócz tego, ponieważ pan wójt zarzucał nawet w programach telewizyjnych Telewizji Kraków, że nasze osiągnięcia są takie sobie, no są szkoły, bo są. No, poprosiliśmy pana kuratora, wnioskowaliśmy o wizytację w ramach tych uprawnień wynikających z 33 i 4 punktu. Taka wizytacja przebiegła i tam również do nas zastrzeżeń żadnych nie było. Wszystko jest w porządku, spełniamy wszystkie warunki dotyczące szkół publicznych, a także zapotrzebowania edukacyjne naszych uczniów i rodziców. W związku z tym nie bardzo rozumiemy, co stoi na przyczynie. W mojej ocenie są to prywatne animozje pana wójta, który w zasadzie wygrał kampanię na czarnym piarze, oczerniając nas, szczególnie mnie, o nieprawidłowe gospodarowanie środkami. Panie dyrektorze, właśnie tutaj jeśli chodzi o to oskarżenie, bo z tego co wiemy, to pan wójt mówił o tym, że tak przynajmniej informacje, że przeciwko panu toczy się postępowanie. Pytanie gdzie i czy faktycznie i jaki wynik tego postępowania? Znaczy, parę postępowań toczyło się przeciwko panu wójtowi. One różnie się zakończyły. Są również postępowania sądowe. Natomiast w istocie przed pierwszym naszym spotkaniem 14 października, w Dzień Edukacji Narodowej, pan wójt na czerwono ogłosił na Facebooku gminy, a także na stronie, że prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nadużyć finansowych na dużą skalę w szkołach w Naramie, Poskwitowie i Damicach. Tak, w naszych szkołach. Ja po pewnym czasie zniknęły te bardzo informacje. W związku z tym ja podwziąłem takie podejrzenie, że tego zgłoszenia w ogóle nie było. Napisałem do pana wójta w trybie dostępu do informacji, dostępu do informacji publicznej wniosek o udostępnienie zarówno tego doniesienia, jak i no, tego wszczęcia, tego dokumentu, który mówi o wszczęciu. Pan wójt odmówił. W związku z tym napisałem do prokuratury, dwukrotnie pisałem i dziś, nomen omen, dzisiaj otrzymałem odpowiedź, że w odpowiedzi na pana pismo i tak dalej, prokuratura stwierdza, że w 2015 roku nie rejestrowano zawiadomienie wójta gminy Iwanowice o przestępstwie wskazanym w pana wniosku, datowanym na dzień 18 grudnia 2015 roku.
roku. Dlaczego dwa razy? No bo nie dostałem. A tu natomiast prokuratura tłumaczy i to ja jestem w to w stanie uwierzyć. Jednocześnie informujemy, że odpowiedź na pana wniosek z dnia 18 grudnia 2015 roku została udzielona pismem z dnia i tak dalej, które zostało przesłane na wyżej wymieniony adres, a następnie zwrócone przez InPost z adnotacją awizowaną powtórnie, nie podjęto w terminie. Proszę uprzejmie, jeżeli kamera to osiągnie. Przepraszam, to kto nie przyjął tego od prokuratury? Nie zarejestrował, nie było doniesienia po prostu o popełnieniu przestępstwa. Pan wójt sobie raczył z nas dworować. Zresztą przed dzisiejszą audycją również doniósł na Facebooku, że materiały z ostatniej kontroli zostaną również dostarczone prokuraturze. Jakiej? Nie wiem. Może pan wójt będzie łaskaw choć sygnaturę akt podać. Będziemy zobowiązani. Jeżeli tak jest, bo chcielibyśmy wiedzieć, co myśmy złego zrobili. Oprócz tego, że dobrze prowadzimy szkoły i to panu wójtowi się nie podoba. Ja rozumiem, może się nie podobać. Natomiast to nie jest powód do tego, żeby szkalować dobre imię zarówno szkół, jak i ich prowadzących. To nie jest powód. Dziękuję, mówił pan dyrektor prowadzący szkoły podstawowej i gimnazjum. Będę chciał jeszcze powiedzieć coś później. Dobrze, oczywiście. Mówił pan Michał Znamierowski, dyrektor prowadzący szkoły podstawowej i gimnazjum imienia świętego Franciszka w Asyżu. Proszę państwa, połączyliśmy się również na potrzeby naszego dzisiejszego programu z panią poseł Urszulą Rusecką. Pani poseł, czy słyszymy się? Tak, słyszymy się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani poseł, z tego co wiemy, pani jest zorientowana w sytuacji tych szkół. Prosimy o głos w tej sprawie. Jak pani widzi poczynania władz samorządowych z dyrektorami, ze wspólnotą samorządową i czy to odpowiada temu, co chce czynić nasze państwo, a więc z jednej strony również dać władzę również w ręce ludzi, to znaczy mówimy tutaj o centralizacji, decentralizacji. Oddano swego czasu szkolnictwo w ręce samorządów. Można było również samorządy oddać te szkoły w ręce tak, samorządów, można powiedzieć, już obywatelskich, przez stowarzyszenia takie szkoły mogą być prowadzone. Ale jak pani widzi sytuację tych szkół i postępowania władz samorządowych? Panie redaktorze, ja za pośrednictwem, ponieważ nie jestem obecna telefonu, chciałabym przede wszystkim bardzo mocno pozdrowić rodziców. Wszystkich, którzy zapewne przysłuchują się tej debacie, którzy są tam obecni, pozdrowić i powiedzieć, żeby byli mocni, dlatego że prawo zawsze powinno być po ich stronie, po stronie dzieci. Powiem tak, prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjum to jedno z najważniejszych zadań własnych gminy. Skoro już tak się wydarzyło w gminie Iwanowice, że władze uznały, radni, bo przecież to radni podejmują te najważniejsze decyzje. Chciałabym zaapelować do radnych tej gminy, którzy uzyskali mandat zaufania od swoich wyborców, od swoich mieszkańców, żeby dobrze współzarządzać razem z wójtem gminą. Skoro już oddano te szkoły kiedyś stowarzyszeniom, i te stowarzyszenia, jak wiem, bardzo dobrze sobie radzą. Szkoły są dobrze prowadzone. Nie widzę powodu, żeby wprowadzać taki niepokój, taki zamęt, który odbija się na pewno i na dzieciach, co jest bardzo złym zjawiskiem, jak i również na takiej sytuacji w ogóle w społeczności tam. W Damicach, w Naramie, w Poskwitowie, w zasadzie w całej gminie Iwanowice. Dla mnie jest to sytuacja zupełnie naganna. Powinien wójt naprawdę w cieniu gabinetu porozmawiać, ustalić wszystkie za i przeciw i dla dobra dzieci gminy Iwanowice po prostu ta sytuacja powinna być wyjaśniona. Takie zachowanie wójta po prostu no, niczego dobrego nie wróży na przyszłość, ani nie spowoduje, że te zadania, które powinien wójt wypełniać, a przede wszystkim zaspokajać potrzeby mieszkańców i liczyć się z wolą mieszkańców, które jak rozmawiałam z wieloma rodzicami szkół, są za tym, aby zachować status quo, czyli żeby została ta sytuacja, bo organy prowadzące w tej chwili dobrze wywiązują się ze swoich zadań.
Pani poseł, jeszcze jedno pytanie. Jak pani patrzy na to, że gmina ma prawo, bo to jest przede wszystkim jej podstawowy obowiązek, aby prowadzić szkolnictwo, oświatę na terenie własnej gminy? No, mamy taką sytuację, że albo to gmina prowadzi szkołę i całkowicie odpowiada za wszystko i ma tutaj również bardzo dużo do powiedzenia w kwestii obsadzania dyrektora takiej szkoły. Natomiast jeśli już mamy szkoły samorządowe, w tym sensie takie niepubliczne, czyli niesamorządowe, nieprowadzone przez samorząd polityczny, w tym przypadku wójt chce dokonać jakiegoś, no nie wiem jak to nazwać, dziwnego przejęcia tych szkół, ale nie na własną odpowiedzialność, tylko obsadzić innymi ludźmi. Ja nie chcę jakby nawet podejrzewać tego, co pan wójt ma w zamiarze i czym się kieruje. Czy to nie aby jakaś jego prywata, bo to tak z zewnątrz wygląda. Natomiast zawsze powinno się kierować dobrem dziecka, prawda? I jeżeli szkoły są dobrze prowadzone, jeżeli rodzice są zadowoleni, to naprawdę wspierajmy te szkoły, wspierajmy te stowarzyszenia, a nie róbmy zamętu. Nie róbmy zamętu, że nagle objawia się jakaś nowa wizja, bo uczniowie i dzieci po prostu potrzebują takiej stabilności. I no, powiem tak, nie uprawia się polityki na dzieciach. Ja tutaj bym zacytowała jednak ten wariant, że po prostu jest jakaś dziwna polityka uprawiana przez pana wójta, która skutkuje czymś niedobrym dla stabilności, dla dobrego kształcenia nowego pokolenia. Pani poseł, dziękujemy za te słowa. Dziękuję jeszcze raz bardzo mocno. Wspieram rodziców i myślę, że powinniście się zjednoczyć i wspólnie po prostu wyargumentować swoje racje. Bo naprawdę dzieciakom potrzebny jest spokój, stabilność, która powinna być w szkołach, bezpieczeństwo, a nie takie dziwne przepychanki. I apeluję do radnych, naprawdę, żeby nie dali się manipulować, żeby naprawdę pamiętali o tym, że co 4 lata jest weryfikacja, ludzie na was patrzą, ludzie was wybierają i podejmujcie naprawdę zgodnie z własnym sumieniem decyzję, zwłaszcza na sesji, która ma być 24 lutego. Dziękujemy. To z zewnątrz wygląda na prywatę. Mamy nadzieję i ufamy w to, że nie jest to prywata, tylko zatroskanie o losy tych dzieci. Natomiast państwa zapraszamy do dalszego pozostania z nami. Pani Elżbieta Oraczewska, nauczycielka w szkole podstawowej w Naramie. Wychowanie wczesnoszkolne jest naszym kolejnym rozmówcą. Szkoły, o których rozmawiamy, cieszą się uznaniem dzieci, uznaniem rodziców, społeczności lokalnej. Więc według pani, po co ta rewolucja oświatowa w tej szkole, to jedna z rzeczy, a druga, pani jest też nauczycielem wychowania wczesnoszkolnego, tak? Czyli to poczucie bezpieczeństwa dla tych dzieci jest w tym momencie bardzo ważne, a ono w tym momencie jest bardzo zachwiane. Panie rektor, szanowni państwo, już Korczak powiedział, że dziecko jest najważniejsze, że w dziecku należy widzieć człowieka. A moim zdaniem nasze władze przestały widzieć człowieka w dzieciach. Dziecko stało się elementem rozgrywki, czego kompletnie nie rozumiemy. Myślę, że nasze dzieci tego nie dostrzegają, ale nie dostrzegają dlatego, że mimo sytuacji, jaka się rozgrywa w tym środowisku, w naszym środowisku, my to poczucie bezpieczeństwa nadal im zapewniamy. Do nas zgłaszają się dzieci, które nie są tylko mieszkańcami naszych miejscowości, w których szkoły są usadowione, w których mają mocne 10-letnie korzenie, ale mają i swoją 10-letnią tradycję, bo to są szkoły, które tutaj były. Nasi prowadzący je odrodzili i od 10 lat są trwałym elementem tego środowiska. My jesteśmy trwałym elementem tych szkół. Szkoła, tak jak było tutaj wcześniej powiedziane, to są elementy, które wzajemnie się łączą. Dziecko, szkoła, nauczyciel, rodzice. Jeżeli jedno z tych ogniw wypadnie,
niestety szkoła przestaje istnieć. My tego nie chcemy, natomiast ktoś chce nas pozbawić i zrobić zamach na to, co budowaliśmy przez te całe lata. Mówi pani dyrektor o bezpieczeństwie. Tak, jestem świadoma i z pełną odpowiedzialnością mówię to, że zapewniamy naszym dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Rodzice zapisują do nas dzieci świadomie, z wyboru. Mają ofertę różnych szkół w okolicach, natomiast przychodzą do nas, zapisują do nas rodzeństwa swoich dzieci. Co więcej, sprowadza w naszym rejonie jest mnóstwo dzieci, które dojeżdżają do nas ościennych miejscowości, a mieszkają zupełnie gdzie indziej. Myślę, że to jest dobra rekomendacja dla nas. Co możemy jeszcze, co mogę powiedzieć o naszej pracy? Staramy się nie tylko zapewnić bezpieczeństwo, to jako nadrzędne, ale staramy się wychodzić z olbrzymią ofertą do tych dzieci, do rodziców. Jesteśmy otwarci na ich potrzeby. Nie tylko zapewniamy to minimum edukacyjne, do czego jesteśmy zobowiązani z oświatą, ale nie spoczywamy oczywiście na tym, bo to jest minimum. Staramy się i robimy więcej ponad minimum. Mamy bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, które są w naszej szkole. No niektóre być może jeszcze trwają, a niektóre już się skończyły. Te zajęcia dzieci u nas mają i w większości są to zajęcia, za które nie płacą nasi rodzice. Czyli to jest to, co tak naprawdę myślę, że czego oczekują rodzice w każdej szkole. To, żeby dziecko mogło się rozwijać, żeby mogło się rozwijać w swojej szkole i żeby te talenty, które w każdym dziecku drzemią, żeby mogły być odkryte i żeby one miały szansę powodzenia, bo tak jak powiedział rodzic, pan Winiarski, który tutaj przedtem udzielał głosu, to jest czas, którego nie da się odrobić. My dorośli możemy, mając bazę i doświadczenie życiowe, możemy pewne swoje błędy poprawić. To, co zaprzepaścimy teraz, to jest nie do odrobienia. I myślę, że musimy o tym pamiętać, że po to jesteśmy tutaj, żeby te oczekiwania rodziców spełniać. I myślę, że możemy gwarantować rodzicom, że będziemy to robili, jeżeli nikt nie będzie nam przeszkadzał, bo to, co się dzieje, to jest zamach na naszą pracę. Zamach na rodziców, zamach na dzieci, które dobrze się tutaj czują. Jak słyszeliśmy ten dialog między panem wójtem a rodzicami, no można nazwać trudnym, a jak wygląda między nauczycielami a panem wójtem? Ja znam słowo dialog, natomiast nie widzę tego słowa w kontekście, o który pani redaktor pyta. Dziękuję bardzo. Rozmawiamy dzisiaj, proszę państwa, o sprawie edukacji, sprawie bardzo ważnej i o przyszłości trzech szkół w Poskwitowie, Damicach i na Ramie w gminie Iwanowice. Zostańcie państwo z nami, za chwilę powrócimy do tematu. Szanowni państwo, szkoła to nie tylko budynek, ale to również ludzie, atmosfera, kultura, wszystko to, co się łączy z życiem społeczności i tak naprawdę to konglomerat bardzo wielu tych rzeczy. Gdyby ta szkoła niszczała jej budynek, gdyby skarżyli się rodzice czy też dzieci, ale w tym wypadku jest chyba inaczej i o tym z panią Barbarą Borek, nauczycielem w gimnazjum w Naramie. Pani Barbaro, macie osiągnięcia? Myślę, że mamy, możemy się nimi pochwalić. Mogę przytoczyć dane z ostatniego egzaminu gimnazjalnego. Znaleźliśmy się w 8 staninie na 9 możliwych, czyli wydaje mi się, że to są bardzo wysokie wyniki. Z wszystkich części egzaminu byliśmy powyżej średniej gminy, powiatu i województwa. Oprócz tego mamy dodatni wskaźnik EWD, czyli edukacyjnej wartości dodanej. To znaczy, że kształcimy skutecznie i że stawiamy uczniom wymagania. Poza tym nauczyciele pracujący w szkole to kadra wykwalifikowana w pełni.
rozwijająca się ciągle i doskonalająca na różnych formach doskonalenia zawodowego. Oprócz tego wielu z nich to nauczyciele, którzy posiadają tytuły egzaminatorów egzaminu zewnętrznego, wpisani są do rejestru ogólnokrajowego. Nauczyciele ci również w wielu przypadkach uczą młodzież na wielu etapach edukacyjnych, czyli i w szkole podstawowej, i w gimnazjum, i w liceum, co daje im na pewno ważną perspektywę. Oprócz tego nauczyciele odpowiadają na potrzeby uczniów. To znaczy, jeżeli uczniowie w naszej szkole zainteresują się jakimś określonym tematem i mają jakieś swoje pasje i zainteresowania, a przecież tacy uczniowie właśnie są, to jesteśmy otwarci na ich potrzeby, organizujemy dla nich zajęcia dodatkowe, rozwijające. Jest dużo zajęć muzycznych, instrumentalnych, chórek. Są zajęcia przygotowujące do realizacji projektów, są zajęcia przygotowujące do egzaminów. Również dla dzieci, które posiadają dysfunkcję, prowadzimy zajęcia wyrównawcze czy też konsultacje. Ściśle współpracujemy z rodzicami, ponieważ tylko taka współpraca może prowadzić do osiągnięć. I dlatego możemy powiedzieć, że wszelkie problemy wychowawcze, jeżeli tylko się pojawiają, rozwiązujemy na bieżąco. Dlatego szkołę możemy uznać za w 100% bezpieczną i pozbawioną wszelkich używek. U nas w szkole nie ma żadnych narkotyków, nie ma tytoniu. To jest szkoła wolna od takich używek. Oprócz tego szkoła jest monitorowana, więc to też wzmaga nasze bezpieczeństwo, patrolowana przez firmę ochroniarską. Nauczyciele prowadzą zajęcia dla studentów, którzy już jako absolwenci nasi wracają tutaj na praktyki studenckie. Oprócz tego właśnie to, co już pani Oraczewska podkreśliła, wielu uczniów wybiera tę szkołę całkowicie świadomie, czyli są to dzieci spoza rejonu, dzieci spoza gminy nawet, które przychodzą do nas z krakowskich szkół. Pani Barbara, no to co, jesteście zbyt dobrzy w tej gminie? Bardzo nam miło, jeżeli tak państwo uważają. Myślę, że jesteśmy dobrą szkołą. Możemy powiedzieć na podstawie danych, że jesteśmy szkołą sukcesu i niestety mamy poważne obawy, że ten wspólny dorobek, który wypracowaliśmy z uczniami, z rodzicami i to, że ta szkoła jest szkołą bezpieczną i szkołą lubianą, ten wspólny dorobek zostanie zmarnowany. Dziękuję, mówiła pani Barbara Borek, nauczyciel z gimnazjum w Naramie. No jak widać, proszę państwa, osiągnięcia szkoły bardzo dobre. Nie po raz pierwszy mówimy o tych szkołach w naszym programie. Aż dziw bierze, że tyle apeli, tyle próśb, tyle interwencji różnego rodzaju i jednak tak nieugięta pozycja władz samorządowych. Zostańcie państwo z nami. Szanowni państwo, jak wspominaliśmy, na nasz program przybyli również rodzice. Jest z nami pani Maria Jaszczur, przewodnicząca Rady Rodziców w szkole w Naramie. Pani Mario, co pani czuje jako rodzic, kiedy ta sytuacja pani dziecka jest bardzo niepewna w tym momencie? No cóż mogę czuć, pani redaktor. No wójt po prostu się nie liczy z rodzicami, bo kiedyś byliśmy na spotkaniu z wójtem o zgodę na dobudowę salki przedszkolnej, ponieważ jest to budynek gminy i my jako pan dyrektor, jako organ prowadzący musimy mieć zgodę gminy na wszelkie przeróbki w szkole, prawda? A jak się okazywało, teraz się ustawa zmieniła, ale miało być tak, że miało nie być oddziałów przedszkolnych, tylko miały być od razu pierwsze klasy i było za mało miejsca i już kupiliśmy wstępny plan, na który z pieniędzy Rady Rodziców zapłaciliśmy 5600. To dla nas to też dosyć duża kwota, bo pieniążki, wiadomo, że to są dobrowolne wpłaty. Po czym pan wójt lakonicznie powiedział, że jemu rodzice są niepotrzebni,
no, powiedziałam mu, że rodziców obraża w ten sposób. No, pan wójt jest człowiekiem, który po prostu szybko się potrafi wyprowadzić z równowagi i nie ma z nim żadnego właśnie dialogu, jak tu pani Oraczewska już mówiła, bo on tylko uznaje swoją, po prostu swoje słowo za prawdę, za właściwe. To, co on zamierzy, to ma być wykonane i tym się tak samo kieruje Rada Gminy, bo mieliśmy tego okazję oglądać na posiedzeniu Rady Gminy w sierpniu, jak był przegłosowany zmieniony projekt uchwały, bo wcześniej była uchwała, że wójt sam dobrowolnie nie może wypowiedzieć budynków, tylko może za zgodą Rady Gminy, po czym wójt tak zmanipulował radnymi, że Rada Gminy przegłosowała, tam wstrzymało się bodajże 3 osoby, a reszta radnych przegłosowało, większością po prostu przegłosowali, no i wójt, ostatnio żeśmy, bo pisaliśmy pisma do niego, jeszcze nie, niczym, jak to przegłosowali i pisaliśmy pismo do wójta, co dalej z naszą szkołą, bo wójt sobie wziął za cel, że zmieni osobę prowadzącą, a my nie mamy nic do pana Zadory, wręcz przeciwnie, ja do tej szkoły chodziłam, skończyłam tą szkołę, która ani w 1% nie wyglądała tak, jak teraz wygląda. Teraz jest szkoła piękna, przytulna i tak dalej. I rozumiem, że są państwo zadowoleni z edukacji w tej szkole. Tak? Oczywiście, że jesteśmy zadowoleni i my sobie nie wyobrażamy innej osoby prowadzącej jak pan dyrektor Zadora. No. A mamy nadzieję, zastanawiam się właśnie, bo jak tu się przysłuchuję tym wszystkim wypowiedziom, jutro jesteśmy zaproszeni do gminy na posiedzenie tej komisji edukacji, co nam wójt zaproponuje, bo do tej pory nic nie zaproponował, wręcz przeciwnie, cały czas na pisma, które my mu wysyłamy, on nie daje odpowiedzi, tylko potrafi albo zadzwonić z prywatnego telefonu i umówić się, kiedyś zadzwonił do mnie i prosi o spotkanie wieczorem, po czym ja mówię, że on niestety, panie wójcie, rodzice pracują. No taka jest rozmowa z wójtem. Albo rzuci dokumentami, nie mamy o czym rozmawiać. No. I się zastanawiam, co on nam jutro może zaproponować na tym posiedzeniu tej Komisji Edukacji, bo do tej pory nie przedstawił umowy, tylko umowa podobno krąży w internecie. Nie wiem, bo nie wszyscy mają czas albo mają po prostu internet, bo na przykład starsze osoby też może niekoniecznie znają się na internecie. Albo no i też nie każdy ma czas, żeby śledzić na bieżąco, prawda, to co się dzieje. Rewolucja oświatowa w gminie Iwanowice, tylko pytanie po co? Skoro te szkoły, o których rozmawiamy, cieszą się uznaniem społeczności lokalnej po stronie prawdy, zostańcie państwo z nami. Dyrekcja, nauczyciele, rodzice głosu nie mają. Oddajmy głos dzieciom, tego chcą również rodzice. Dwie Ole z Naramy tutaj z tej szkoły. Olu, powiedz, czy to, co dzieje się w waszej szkole, no jest pewnie dla ciebie skomplikowane, ale czy lubisz szkołę i czy lubisz nauczycieli i to, co się dzieje w twojej szkole? Oczywiście, nauczyciele są bardzo mili, organizują różne zajęcia, są otwarci na nasze pomysły. Mamy zajęcia teatralne, muzyczne, sportowe. Są także zajęcia spoza nauczycieli. Tutaj profesjonaliści prowadzą zajęcia z tenisa, zumba, karate. Także zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych oraz zajęcia do egzaminów dla trzeciogimnazjalistów. Także jest bardzo bogata oferta, a my lubimy tą szkołę. A co koleżanka, również Ola, na to? Chcę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy chodzić do tej szkoły i nie wyobrażamy sobie jej zamknięcia, choćby nawet ze względu na nasze młodsze rodzeństwo lub kolegów. Dziękuję. To głos młodego pokolenia. Wracam do rozmowy z panem Michałem Znamirowskim, dyrektorem prowadzącym Szkoły Podstawowej Gimnazjum im. Świętego Franciszka z Asyżu w Poskwitowie. Panie dyrektorze, dobre słowa młodzieży, innych również nauczycieli, rodziców. Budynek nie niszczeje, szkoła funkcjonuje, szkoła ma osiągnięcia. No to nie wiadomo, o co chodzi. Jest takie powiedzenie, że jak nie wiadomo o co, no to chodzi o pieniądze. Trochę to przebijało tutaj w wypowiedziach. O jakie pieniądze i kto komu te pieniądze powinien oddać? Więc ja, zanim przejdę do odpowiedzi na to pytanie, to chciałbym powiedzieć, że jestem mniej skromny od pani Basi, która tutaj przed chwilą mówiła. I jedną z przyczyn tego konfliktu są właśnie nasze sukcesy.
to one są również źródłem tego, że inni nam zazdroszczą, jesteśmy dobrzy po prostu. Wróćmy do pieniędzy. Jeżeli nas nie będzie, to ktoś inny będzie lepszy. Do pieniędzy. To nie jest tak, że to my jesteśmy winowajcami, źle gospodarujemy finansami publicznymi. Ja wczoraj otrzymałem audyt na moje zlecenie za rok 2015 dotacji i okazuje się, że to gmina mnie jest winna 500 000 za rok 2015, ponieważ jest podobna ilość dzieci w Naramie, więc im również jest gmina winna 500 000. W Damicach jest jakieś 2/3, a więc około 300 tysięcy pewnie jest winna. 1 300 000 za rok. W roku 2014 jest 334 tysiące. W roku 2013 jest 236 tysięcy i ta sprawa wkrótce się rozwiąże. Dziękuję, mówi pan Michał Znamierowski. O wszystkim nie da się powiedzieć, czas naszego programu dobiega końca. Proszę państwa, jak widać z tego programu zawsze są problemy, gdy władza nie słucha ludzi z Naramy w gminie Iwanowice. Żegnają się z państwem Gabriela Schroeder i Adam Ślusarski.